Dzień dobry Państwu, witam ponownie, witam po krótkiej przerwie. Rozpoczynamy nasz poranny przegląd prasy od Gazety Polskiej Codziennie. I wczorajsze wydarzenie, wczorajszy proces i artykuł na stronie 5, tytuł Przyjdź na proces z Kramkiem. Chodziło o kolejną odsłonę procesu, który wytoczył Gazecie Polskiej pan Bartosz Kramek z Fundacji Otwarty Dialog. Przypomnijmy, że aktywista, który chciał wyłączyć państwo i szturmował zasieki na granicy polsko-białoruskiej, poczuł się dotknięty fotomontażem na okładce tygodnika. I co czytamy w artykule? Sprawa ciągnie się od 2017 roku, kiedy to tygodnik Gazeta Polska opisał szczegółowy plan Komitetu Obrony Demokracji, czyli tak zwanego KODU i akcji Demokracja na protesty w Polsce. Debata publiczna odbywała się wtedy w cieniu tekstu Bartosza Kramka pod tytułem Niech państwo stanie, wyłączmy rząd, w którym namawiał on m.in. do protestów, tworzenia miasteczek namiotowych i niepłacenia podatków. Aktywista stał się oprócz m.in. Pawła Kasprzaka jedną z głównych twarzy protestów. Znalazł się więc na pierwszej stronie gazety z tytułem Kampania wrześniowa. I tutaj tłumaczenie. My pokazaliśmy tylko, co znaczy kampania wrześniowa w języku i rozumieniu polskim. Tym bardziej, że chodziło o obalenie rządu przez siły finansowane z zewnątrz, przez Rosję i Niemców. Powiedział przed pierwszą odsłoną procesu Tomasz Sakiewicz. I drodzy Państwo, wczoraj ta rozprawa w sądzie w Warszawie. Zobaczmy, jak to wyglądało, ponieważ nasz reporter i nasze kamery były obecne na miejscu. Tomasz Sakiewicz wyjaśniał, że okładka Gazety Polskiej miała charakter satyryczny. Publicysta zauważył również, że Bartosz Kramek kilka lat po opublikowaniu okładki dokonał próby zniszczenia zasieków na granicy naszego państwa. Mowa o zabezpieczeniach na granicy polsko-białoruskiej podczas ataku hybrydowego z użyciem nielegalnych imigrantów. Myśmy nie mieli zamiaru tutaj w żaden sposób cechować pana Bartosza, bo jakbyśmy chcieli to zrobić, to wielokrotnie to robiliśmy w naszych mediach, używając bardzo ostrych słów i bardzo ostrych stwierdzeń. I stawaliśmy na to przed sądami i też potrafiliśmy to obronić. Natomiast no, tu celem była satyra, rozładowanie napięcia. Okładka była odpowiedzią na plan Bartosza Kramka, który głosił hasło zatrzymania państwa w celu obalenia rządu. Sugerował na przykład wstrzymanie wpłacenia podatków. Przekonywał, że pierwsza strona Gazety Polskiej do dziś odbija się na jego życiu. Odbiór społeczny jest taki, że ja spotykam się do dzisiaj z takimi reakcjami na ulicy, że jestem właśnie wyzywany od zdrajców, od sprzedawczyków. Zadawane mi są czasami pytania na protestach, gdzie są organizowane kontrmanifestacje, na przykład tutaj pod Sądem Najwyższym, gdzie no, pytania padają, jak to jest zdradzać ojczyznę. Sprawę w pierwszej instancji prowadził sędzia Tomasz Jaskłowski. Nie pozwolił on wypowiedzieć się Tomaszowi Sakiewiczowi. Wyrażał również nieukrywaną wdzięczność wobec Bartosza Kramka, czyli strony postępowania. Proszę pana, tak w ogóle trochę mi niezręcznie występować w tej sprawie, bo pan występował w mojej obronie, a teraz ja pana sądzę. No trochę dziwne. No, ale ja to zrobię. Znaczy, nie w mojej osobistej, ale jakby... Niezależności sądownictwa ogółem. No właśnie. Uniemożliwił mi zeznanie. Powiedział, że on się solidaryzuje z panem Kramkiem i że dzięki niemu on może być sędzią. Czyli wyraził swój stosunek do jednej ze stron i bardzo krytyczny do mnie. A jednocześnie pozbawił mnie prawa obrony. No to chyba nic więcej nie trzeba. To nawet w Sowietach udawali, że przesłuchuje się stronę. Mecenas Andrzej Lechmirski tłumaczył zachowanie sędziego Tomasza Jaskłowskiego. Że uznał pan sędzia, że to jest nieprzydatne i już. I że nie ma co się zastanowić, bo sam obrazek mówi za siebie i co powie sam pozwany, co powie doświadkowie dla oceny tego przez sąd pierwszej instancji, nie ma to żadnego znaczenia. Twórca ilustracji tytułowej strony tygodnika przyjął satyryczną konwencję zobrazowania działalności Bartosza Kramka. I to jest rzeczą naturalną, że pewne wydarzenia komentuje się satyrycznie, ironicznie, a niekoniecznie solennie i poważnie. Więc to jest dla mnie oczywiste. Jeżeli ktoś tego nie rozumie i oddaje jakieś pozwy, robi jakieś sprawy, to sąd powinien to wyjaśniać tego rodzaju ludziom jak Kramek, że w Polsce satyra jest uprawniona i ma pełne prawa istnienia na łamach gazet. Najważniejszym elementem dzisiejszej rozprawy były zeznania Tomasza Sakiewicza. Wyrok w tej sprawie ma zapaść 11 sierpnia tego roku. Bartosz Kramek domaga się kilkudziesięciu tysięcy złotych odszkodowania i przeprosin na okładce Gazety Polskiej. Paweł Błoch, Telewizja Republika.
Wracamy do naszego porannego przeglądu gazet. Polska Times, strona 6, a także okładka tej gazety to są niestety tragiczne informacje, które płyną do nas z Ukrainy. Chodzi o miasto Winnica, gdzie zginęli cywile w wyniku ostrzału rakietowego. W Winnicy zginęli cywile, w tym troje dzieci. Jak to nazwać, jeśli niejawnym aktem terroru, pyta prezydent Ukrainy. I tutaj tytuł: kolejne rosyjskie zbrodnie na ludności cywilnej. Więcej na stronie 6 Polski Times. Rosja atakuje rakietami cele cywilne. Zełenski jasno określa, to kraj terrorysta. W czwartek odgłosy syren kilkakrotnie rozlegały się na obszarze całej Ukrainy. Rakiety spadły na centrum miasta Winnica. Jest wiele ofiar i tutaj widzą Państwo zdjęcie. Do ataku doszło przed południem. W centrum miasta uderzyły według wstępnych ustaleń 3 rakiety kalibr wystrzelone z rosyjskich statków na Morzu Czarnym. Nasz reporter przygotował dla Państwa materiał na ten temat. Zobaczmy. W wyniku wczorajszego ataku rakietowego w centrum Winnicy w środkowej Ukrainie co najmniej 20 osób zginęło. Liczba rannych zbliża się do 100, a kilkanaście uznaje się za zaginione. Trwa identyfikacja zwłok. W wielu przypadkach potrzebne są badania DNA. Szanse na znalezienie w gruzach żywych są bliskie zeru. Tam byli ludzie. W budynku byli ludzie, ćwiczyli przed koncertem, który miał się odbyć wieczorem. Niestety nie wszyscy zareagowali na syreny alarmowe. Jeden z moich kolegów został ranny. Znaleziono go na ulicy. Palił się. Obecnie jest leczony w szpitalu. Wśród ofiar znajduje się troje dzieci. Jedną z nich jest 4-letnia Liza. Matka dziewczynki chwilę przed atakiem opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym dziecko opowiada o zajęciach logopedycznych, w których uczestniczyła. Chwilę później zginęła w wyniku wybuchu. Jak zapowiedział na Twitterze szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kuleba, odpowiedzialni za masakrę zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Podczas gdy w Hadze trwa konferencja odpowiedzialności, Rosja popełnia kolejną zbrodnię wojenną. Co najmniej jedno dziecko zabite wśród innych ofiar ataku rakietowego na Winnicę. Postawimy rosyjskich zbrodniarzy wojennych przed sądem za każdą kroplę ukraińskiej krwi i łez. W obliczu ostatnich ataków Wołodymyr Zełenski po raz kolejny zaapelował do międzynarodowej społeczności o uznanie Rosji za państwo terrorystyczne. Żadne inne państwo na świecie nie stanowi takiego zagrożenia terrorystycznego jak Rosja. Żadne inne państwo na świecie nie pozwala sobie na codzienne niszczenie spokojnych miast i zwykłego ludzkiego życia za pomocą pocisków i artylerii rakietowej. W wyniku ataku agresora na miasto Winnica zginęły 23 osoby, w tym troje dzieci w wieku poniżej 10 lat. I niestety nie jest to ostateczny bilans ofiar. Po tym zdarzeniu nikt nie może mieć wątpliwości, że potrzebne jest jak najszybsze powołanie specjalnego trybunału do spraw rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. Winnica dołączyła do grona miast, które ucierpiały w wyniku wojny. Skutki niedawnych ataków odczuwa także Popasna w obwodzie ługańskim, która stała się miastem duchów. Wymarłe miasto przed rozpoczęciem wojny liczyło ponad 20 tysięcy mieszkańców. Dziś została garstka. Po pierwszym wybuchu nie było jeszcze tak źle. Tak wciąż był w niezłym stanie. Ale po drugim po prostu odleciał. Wciąż wierzę w pokój, ale pytanie brzmi, kiedy on nadejdzie? Każda wojna kończy się pokojem. Tylko jaka jest jego cena? Nie wiem, gdzie będę mieszkał. Teraz jest lato, mogę wynająć gdzieś małe mieszkanie, ale moja emerytura jest minimalna. Z kolei dziś rano Rosjanie zaatakowali Mikołajów na południu Ukrainy. W wyniku ataku rakietowego kilka osób odniosło obrażenia. Rakiety uderzyły w 2 największe uniwersytety w mieście. Siły rosyjskie każdego dnia ponoszą znaczne szkody na terenie okupowanej Ukrainy. Do tej pory stracili już 38 tysięcy żołnierzy, niemal 39 tysięcy pojazdów opancerzonych i ponad 840 systemów artyleryjskich. Niestety straty wciąż rosną także po stronie ukraińskiej. Oficjalne dane dotyczące zarówno zabitych, jak i jeńców są utajnione, ale według instytucji zajmującej się poszukiwaniem jeńców w rosyjskiej niewoli może przybywać nawet 7 tysięcy ukraińskich żołnierzy. Paulina Pilińska, Telewizja Republika. Wracamy do naszego porannego przeglądu prasy, wracamy do Gazety Polskiej Codziennie. Tutaj tytuł: Festiwal obłudy Donalda Tuska na stronie 5. I chodzi oczywiście o to tak zwane tournée po Polsce i o to, co na tych spotkaniach mówi Donald Tusk. Najprawdopodobniej uważa swoich sympatyków za ludzi całkowicie pozbawionych pamięci. Lider PO odwiedził w Świdnicę, gdzie na konferencji prasowej ponownie zaatakował prezesa NBP i przedstawił kilka tak absurdalnych tez, że natychmiast wywołały one burzę w mediach społecznościowych.
wolnościowych. Kilka z nich opisaliśmy poniżej. I o co spytali dziennikarze lidera PO, na przykład o sprawę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Czy jest sens kontynuować tę inwestycję, zapytał pracownik TVN24. Odpowiedzi Tusk nazwał CPK inwestycją, której de facto nie ma, a przy tym nawiązał do budowy przez jego rząd autostrad w Polsce przed Euro 2012. Pamiętam, ile emocji wówczas te wywłaszczenia powodowały, tylko my usiedliśmy ludzi i załatwiliśmy to w taki sposób, że właściwie każdy był zadowolony, mówił wyraźnie dumny z siebie lider PO. W tym miejscu warto przypomnieć plagę bankructw firm, które zaangażowały się w budowę dróg na Euro 2012. W internecie łatwo też znaleźć materiały wideo, na których zrujnowani przedsiębiorcy wręcz błagali wówczas o interwencję polityków PO. W dalszej części konferencji Tusk usłyszał pytanie o praworządność w Polsce oraz powiązanie z nią wypłaty środków z KPO. Polska jest jedynym państwem w Unii Europejskiej, który zablokował własne pieniądze. To jest nie do wybaczenia, to jest nie do zrozumienia, mówił Tusk groźnym tonem. I tutaj także Gazeta Polska codziennie przypomina, że europosłowie związani z polską opozycją wykorzystywali wszelkie dostępne narzędzia, aby Polska nie otrzymała funduszy europejskich. Co więcej, sami wielokrotnie się tym chwalili podczas publicznych wystąpień. Kolejne absurdalne tezy Tuska sprawiły, że grupka osób, która przysłuchiwała się czwartkowemu wystąpieniu w Świdnicy, zaczęła wykrzykiwać różne niepochlebne hasła w stronę lidera PO. Chwilę później konferencja musiała zostać zakończona. I to wszystko, jeśli chodzi o Gazetę Polską codziennie. Jeszcze tutaj zajrzymy do Rzeczpospolitej, ponieważ okładka Izba Dyscyplinarna przeszła do historii. Chodzi właśnie, skoro już wspominaliśmy, Donald Tusk właściwie wspominał o KPO, o wypłacie środków z KPO, to tam te słynne kamienie milowe i jeden z nich to likwidacja Izby Dyscyplinarnej i zastąpienie jej Izbą Odpowiedzialności Zawodowej Sędziów. To się wczoraj stało. Izba Dyscyplinarna przeszła do historii. Wejście w życie ustawy wdrażającej uzgodniony z Brukselą tak zwane kamienie milowe uruchamia liczne zmiany, zwłaszcza w Sądzie Najwyższym. I tutaj właśnie czytamy na temat tej zmiany. Wczoraj także na naszej antenie, a także być może dzisiaj szczegółowe wyjaśnienia dotyczące informacji technicznej, jak to będzie wyglądało. A tymczasem, drodzy Państwo, stawiamy kropkę i zapraszamy Państwa na kolejne materiały, kolejne nowości u nas w poranku. Już za chwilę reportaż Wojciecha Puchockiego z koncertu Chopinowskiego w Łazienkach Królewskich. Do zobaczenia za chwilę.